dzisiejszym odcinku pokażemy miejsce, które jest dowodem na to, iż obiekty zabytkowe można skutecznie uratować i tchnąć w nie nowe życie. Miejscem tym jest położony w Bytomiu, nieopodal Muzeum Górnośląskiego, Dom Polski, zwany powszechnie Ulem. Przez lata obiekt sukcesywnie niszczał i nikt nie miał na niego żadnego pomysłu. Do czasu. W latach 1910-1922 swoją siedzibę znalazło tutaj szereg patriotycznych organizacji walczących o zachowanie polskości na Górnym Śląsku. Po roku 1945 historia ta jednak nie była już tak ciekawa. Jeszcze w latach 50. zadecydowano o rozbiórce tego budynku, którą skutecznie zablokowała interwencja bytomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W późniejszych latach zagościło tutaj publiczne przedszkole, Izba Tradycji i Perspektyw miasta Bytomia, a także filia Muzeum Górnośląskiego. Od roku 2015 właścicielem ula zostali bytomscy harcerze. I to im właśnie zawdzięczamy to, że dzisiaj budynek ten, pięknie odrestaurowany, cieszy oczy mieszkańców, a do jego wnętrza powróciło życie. Ale o tym opowie nam komendant chówca ZHP w Bytomiu, pani Bożena Miętus. W chwili obecnej znajdujemy się w Domu Polskim UL, siedziby bytomskich harcerzy od roku 2015, gdzie w roku 2019 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i zrealizowaliśmy projekt modernizacja Domu Polskiego UL jako siedziba bytomskich harcerzy. I właśnie ten projekt przekuł ten budynek w taki efekt, czyli wyremontowane miejsce, piękne, cieszące oko. Miejsce, w którym jest bogata historia i tradycja, również bytomskich harcerzy. Przy budynku ula jest wmurowany kamień graniczny. Prawdopodobnie była to granica między Bytomiem a Rozbarkiem. Także jesteśmy w takim miejscu, które stanowił granicę naszego miasta. Jeśli chodzi o nasz budynek, to była siedziba takich polskich organizacji. Chóru Halka czy Towarzystwa Gimnastycznego Sokołów. Przez parę lat tutaj właśnie te organizacje znajdowały swoje miejsce jako siedziba. Ten budynek był również rozbudowany o salę kinową, która mieściła blisko 350 osób. No niestety w latach wojennych ten budynek został zniszczony. Pozostał tylko ten fragment budynku i dzięki PTTK-owi w latach 50. nie doprowadzono do rozbiórki tego budynku. Pozostał on w dalszej historii w rękach Muzeum Górnośląskiego, a w roku 2015 zakupiliśmy go właśnie od Muzeum Górnośląskiego. Pomysł i koncepcja zrodziły się w momencie, jak pokazały się na horyzoncie środki unijne dla miasta Bytomia w ramach obszaru strategicznej interwencji. To były środki bezpośrednio dedykowane dla miasta, które miały ratować miejsca wymagające rewitalizacji, miejsca, które były historyczne, miejsca, które dla Bytomian były ważne. I tak się narodził pomysł właśnie modernizacji tego budynku. On jeszcze wtedy nie był w rękach harcerzy, ale ten pomysł bardzo mocno tak u nas utkwił, dlatego że nie mieliśmy własnej siedziby, takiej, która stanowiłaby naszą własność. I złożyliśmy projekt, taką fiszkę, w ramach której również był zakup, ale finansowany tylko w niewielkiej części i przewidziany remont. To było takie nasze marzenie, dlatego że tutaj też z takich historycznych przekazów miały swoje zbiórki pierwsza drużyna męska na terenie właśnie tutaj miasta Bytomia. Ten budynek był później w rękach niemieckich, zresztą jak cały Bytom, ale harcerstwo było mocno osadzone tutaj u nas w Bytomiu. Pierwszym naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech był Józef Kwietniewski. Notabene chówiec nosi jego imię. Także tutaj to miejsce jest dla nas bardzo wartościowe. Poza tym, jak zauważyliśmy przy remoncie i przy realizacji tego projektu, bytomianom bardzo zależało na tym miejscu, na tym, żeby ono odzyskało swoją dalszą świetność. No jak sama nazwa wskazuje, UL, miejsce, w którym było gwarno. Tak też właśnie z przekazów mówiono. To jest miejsce, w którym się spotykały różnego rodzaju stowarzyszenia właśnie polskie. Tutaj też prawdopodobnie składali przysięgę powstańcy, a w 50. rocznicę III Powstania Śląskiego chówcowi ówczesna Rada Miasta nadała imię właśnie harcmistrza Józefa Kwietniewskiego.
opiekunem i kustoszem izby jest harcmistrz Jerzy Cierpka, która tutaj dba o wszelkie zbiory. Te zbiory przekazała nam wnuczka Kwietniewskiego, która no, mieszka teraz w Niemczech. Przekazała nam w takim darze historycznym, żeby dbać o te zbiory, żeby ich nie sprzedawać i żeby przekazywać tą historię Józefa Kwietniewskiego. To był człowiek, który był bardzo zapalonym, wydaje mi się, takim historykiem, czy też zbieraczem, kolekcjonerem różnego rodzaju pamiątek, tych rzeczy, które przeżył, spisywał, zbierał różnego rodzaju oznaczenia. Także nasze zbiory są bardzo bogate. Mamy zbiory z pierwszych zlotów ZHP, w dżembory, plakietki, odznaczenia, krzyże. To jest bardzo wartościowy skarb dla nas. Są też również zbiory z powstań śląskich, gdzie mamy plakaty z pierwszego, z drugiego, gdzie mamy różnego rodzaju pisma w języku polskim, w języku niemieckim. Warto zaznaczyć również, że harcmistrz Kwietniewski był wiceprezydentem miasta Bytomia. Także on też był wpisany w tą społeczną politykę, w pomoc różnym stowarzyszeniom, co znajdujemy w formie podziękowań dla niego kierowanych. Także postać bardzo barwna i bardzo pomocna dla bytomskiego harcerstwa. Bytomski UL nie jest dużym budynkiem, ma on 300 metrów kwadratowych, ale są pomieszczenia takie jak harcówka, gdzie mogą się spotykać dzieci i młodzież. Na dole mamy taką salę również spotkań, czy salę konferencyjną, gdzie organizowane są większe spotkania. Mamy sekretariat i kuchnię, w której możemy przygotować posiłki. Jest również piwnica, są też pomieszczenia takie bezpośrednio do pracy z dziećmi, dlatego że przy Chówcu działa Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej. Mamy tu zajęcia z dziećmi przez całe wakacje, gdzie można zapisać dzieci do placówek. Mamy również zajęcia ze specjalistami, pedagogiem, psychologiem, zajęcia z biofeedbacku. No, program i realizacja tego projektu jest bardzo ciekawa i bardzo oferta jest bardzo szeroka. Jest to miejsce, które przyciąga, bo jest bardzo ciekawe, odświeżone, odnowione i takie realizowane po naszemu, po harcersku. Także w izbie tutaj mamy wiele pamiątek, w pomieszczeniu obok w harcówce mamy piękny wystrój harcerski, a po schodach, jak wchodzimy, mamy historię komendantów naszego Chówca, gdzie pokazaliśmy już lata temu, jak ta historia poprzez pełnienie funkcji komendanta się zmieniała. Bytomski Chówiec obchodził stulecie, także to jest bardzo bogata historia. Zapraszamy w szczególności dzieci i młodzież, bo harcerstwo wychowuje w wartościach bardzo cennych, jak braterstwo, jak poszanowanie, jak przyjaźń, jak nabycie różnego rodzaju umiejętności potrzebnych w życiu. Ale również starszych przychodzą do nas seniorzy i instruktorzy, którzy kiedyś byli, teraz mają możliwość powrotu. Najstarszy instruktor teraz w tym roku, w kwietniu, obchodził 99 lat. Także bogata historia i zderzenie osób z różnych zawodów, z różnych miejsc, z różnych poglądów. Harcerstwo łączy tą swoją przyjaźnią i braterstwem. Inwestycja przeprowadzona przez bytomskich harcerzy przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego udowodniła, iż dla chcącego nie ma rzeczy niemożliwych. Miejmy nadzieję, iż maksymę tę zrozumieją także prywatni przedsiębiorcy oraz włodarze śląskich miast, którzy nader często, obojętnie przechodzą wobec wielu innych niszczejących obiektów zabytkowych Górnego Śląska.